Wielomiesięczny spór dotyczący kamienicy na ulicy Słodowskiej, który uniemożliwił prowadzenie prac związanych z rozbudową ulicy Kapitulnej, został w końcu pomyślnie rozwiązany. Została podpisana umowa ugody z mieszkańcami, którzy odwoływali się od decyzji w sprawie odszkodowań za tą nieruchomość. Wczoraj mieszkańcy opróżnili zajmowane lokale. Ustalono, że wyburzona zostanie tylko ta część kamienicy, która wchodzi w pas drogi. Na miejscu pozostaje część lokatorów, których mieszkania nie kolidują z planami inwestycyjnymi. Początkowe plany mówiły, że przebudowa ulicy Kapitulnej zakończy się w listopadzie 2012 roku, jednak do tej pory nie została zakończona. Na odcinku od ulicy Okrzei do ulicy Miłej została do położenia ostatnia warstwa ścieralna, z której nałożeniem trzeba poczekać do czasu, gdy zarówno w dzień, jak i w nocy temperatury będą dodatnie. Kiedy ten odcinek zostanie udostępniony kierowcom? Liczymy, że w końcówce kwietnia ten odcinek powinien już być do ruchu oddany. Pozostaje jeszcze kwestia odcinka od ulicy Miłej do skrzyżowania z Urzędem Pracy. Wykonawca przystąpi do rozbiórki tego budynku i wykonania pełnego zakresu prac, to jest głównie wykonania skrzyżowania z ulicą Słodowską, które będzie zmienione w stosunku do poprzedniego rozwiązania, to znaczy będzie zmieniona geometria tego skrzyżowania. Na oddanie tego odcinka ulicy Kapitulnej będziemy musieli jeszcze sporo poczekać. Natalia Chylińska, Telewizja Kujawy.